Skonstruuj okrąg opisany na trójkącie. Opisany, czyli przechodzący przez wszystkie trzy wierzchołki trójkąta. Żeby wykonać taką konstrukcję, mamy do dyspozycji dwa narzędzia: cyrkiel i prostą. Przy ich pomocy musimy wyznaczyć środek okręgu opisanego, który leży na przecięciu symetralnych boków trójkąta. Zacznijmy od okręgu, którego środek leży w wierzchołku trójkąta i którego promień jest dłuższy od połowy boku. Drugi okrąg o takim samym promieniu i niech jego środek leży w kolejnym wierzchołku trójkąta. I punkty przecięcia tych okręgów wyznaczają symetralną boku łączącego środki okręgów prosta i bok przecinają się pod kątem prostym. Powtórzmy tę konstrukcję dla kolejnego boku przenieśmy środek tego okręgu do trzeciego wierzchołka. Wystarczy, że zrobimy to dla dwóch boków trójkąta. Symetralna trzeciego boku przednie pozostałe dwie w tym samym punkcie. Nie jest więc konieczna. Cyrkiel jest półautomatyczny i przesunął środek okręgu z wierzchołka na prostą. Mam nadzieję, że nie zaburzy to dokładności konstrukcji. Teraz druga symetralna, łącząca ten punkt z tym punktem. To jest symetralna tego boku trójkąta. Gdybyśmy skonstruowali trzecią symetralną, to powinna przeciąć dwie pozostałe również w tym punkcie. Rysunek nie jest super dokładny, ale powinno być OK. Ten okrąg nie jest potrzebny. Środek tego okręgu umieścimy w punkcie przecięcia symetralnych. Zmniejszymy promień tak, żeby okrąg przechodził przez każdy z wierzchołków. Jest blisko, aczkolwiek trochę zabrakło precyzji. Nie musi być perfekcyjnie. W tych zadaniach konstrukcyjnych jest pewien margines błędu, który możemy wykorzystać. Chodzi w nich przede wszystkim o to, żeby w poprawny sposób przeprowadzić całą konstrukcję czyli w tym przypadku, żeby najpierw skonstruować symetralne boków, wyznaczyć punkt ich przecięcia i na koniec umieścić w nim środek okręgu o odpowiednim promieniu. Taką właśnie konstrukcję wykonaliśmy.